Cześć, 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 moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta. Jest ze mną zielony, zielonkawy, król zielony. Siema nam wszystkim, to ja. Dzień dobry. Mało tlenu, coraz więcej. Moi drodzy, jesteśmy na, no a w zasadzie w kosmosie, no jeszcze nie wiemy, no na jakiejś planecie po prostu od kosmitów, jak widzicie, jesteśmy. Na odcinku u Pawa cały lot był pokazany, więc wbijajcie tam, czy jak weszliśmy przez portal właśnie. No i to jest, moi drodzy, kontynuacja tamtego epizodziku. Jak widzicie, jesteśmy teraz tutaj w jakiejś wiosce, tu jest villager. Zaraz sobie tutaj ogarniemy, jak widzicie, mam troszeczkę jedzonka, jest pieczony kurczak, mamy 16, ponieważ tam już się nam udało zdobyć pierwsze jedzenie. No i dzisiaj będziemy, moi drodzy, odkrywać dalej, co się tutaj tak naprawdę dzieje, bo jest naprawdę dużo rzeczy. Co mówisz, Paweł? Tak właśnie wygląda. Chodźmy najpierw sprawdzić to, bo widzisz tutaj na Tak. Dobra, idę tam. Moi drodzy, ja tylko mówię teraz, że wszyscy teraz muszą wbić na Instagrama i zostawić łapkę w górę. Dlaczego? Ponieważ macie na to 3 sekundy, uwaga. Raz, dwa, trzy. Mam nadzieję, że każdy zdąży wbić na Instagrama też łapkę. Pokaż. O kurde. Wiadomość. W tej wiadomości właśnie pisze, że wleciała nowa fota na Instagrama i trzy osoby, które polubią tą foteczkę i mnie zaobserwują, zostaną pokazane na jutrzejszym odcinku, więc naprawdę warto, wszyscy wbijają. Okej, idziemy teraz sobie tutaj, zobaczmy co... Ej, co jest? Co to jest? Kurde! Młody, ty to robisz? Jakim cudem ty masz? Co ty robisz? Synek, przestań! Skąd nie, przestań! Skąd to masz? Ej, skąd to masz? Czemu czerwono? Nie wiem, dlaczego to jest czerwono. Co ty, młody, robisz w ogóle teraz w tym momencie? Poczekaj, bo tutaj to jest źle. Czekaj. Synek, serio, nic nie niszcz, przestań. Patrz, synek, co tu się dzieje? Jezus, kurde, młody, no przecież tutaj mamy zaraz koniec, no co ty robisz? Młody, ale ty robisz tu młyn. Co to jest? Ej, faktycznie, coś tam jest. Emeraldy tutaj są, ale... Emeraldy. Ale da się je wykopać w ogóle, no tutaj, moi drodzy, emeraldy mają wielką wartość. Ale, kurde, czekaj się, no ja w ogóle nie... Skąd ty masz kilo w młody w ogóle? Skąd ty masz to takie rzeczy, kurde? No, dobra, chodź sprawdzić, co my tu mamy, dobra, bo czekaj, parę jakieś dziwne przejście. O Jezus święty, co to jest? Czekaj. Jakieś stare pole uprawne, co nielegalne. Co to jest? Boże święty, jak to strasznie wygląda, kurde, co jest? Rośnie to na drewnie, czemu to rośnie na drewnie? No właśnie nie wiem, jakim cudem... Ale to są jakieś powalone techniki. Przestań zmieniać to, synek, na zielono. To są powalone techniki kosmitów, moi drodzy, bo to normalnie nie rośnie tak. Synek to niszczy. Czemu to, kurde, ale młody, ale coś się do ciebie mówi, no nie rób tak, stary, no bo wszystko tu się zaraz zniszczy, no i będzie totalny koniec. Nie możesz tak robić, nie możesz tak robić. Dobra, słuchajcie, tutaj jak widzicie też mamy więzienie. Znaczy, w sumie nie wiem, czy to jest więzienie tak naprawdę. To mi się wydaje, że to jest takie zwykłe... Śpią mi się tak, wydaje. Tak, że tutaj kosmici po prostu sobie, nie wiem, no śpią, no bo nie da wiem, się wyjść, żyją. Da się stąd wyjść, nie da się stąd wyjść. Ty! Nie, da się. Co ty robi, ty? Pierwszy mieszkaniec na kosmosie, ty. Znaleźliśmy go, no, dobra. Chodźcie tutaj teraz tak. Ja widziałem, że jak sobie pójdziemy na tą stację, na tą jedną tam u góry, właśnie na to sobie tam zaraz wejdziemy, to tam widać taki jeden punkt, gdzie dzisiaj tak, bym chciał tak, iść. Tak, właśnie, i, to jest dokładnie. I pójdziemy za tym w ogóle. No, mnie też było widać, no i tam tak, pójdźmy. Tak, więc pójdziemy, zobaczymy właśnie, co tam jest. Czekaj, to się chyba w tamtą stronę szło, nie? Dobra, tak, dawaj. Tak, od razu tam, pójdziemy tam. W tamtą stronę. Patrz, tu jest jakaś droga. To są ślady, jak ten samochód leciał. Faktycznie. Ty, ale fajnie to wygląda. Czekaj, to on tam gdzieś tam musiał jechać, czekaj. Tak, to jest połączone wszystko tutaj, faktycznie. Dobra, młody, lecisz tutaj? Młody jesteś? Jestem. Gdzie jesteś? Nie, ja ciebie nie widzę, młody, gdzie ty jesteś? Kolejny kosmita. Jezus święty, jak daleko kolejny ty jesteś, młody. Kosmita. Pokaż to. Jestem wszyscy pozamykani. A to się z nim wymienia znowu też? O, ten samochód, to jest ten otwarty. Ej, nie da się z nim w ogóle. A faktycznie. Szalkę boksy. Co ty gadasz? Czekaj, popatrz, co tu jest. Co to są? Ej, ale mamy bloki wreszcie, więc możemy je wziąć, no bo ja póki co nie miałem w ogóle kill-offa, więc takie bloki mi się przydadzą. Weź poszukaj czegoś, to co my tu mamy. Ej, jak sy mamy też, kurde, ty? Czekaj. Ej, stary, co tu mam drewno, stary, mam wszystko. Mam drewno. Kill-off mam kompas, stary, który radiację wykrywa jakąś. I mam bloki stare, które są radioaktywne tutaj w tym kosmosie. Czyli tutaj tak naprawdę, no nie, musimy jakoś przetrwać chyba po prostu. Nie wiem, czy nam kosmici dają jakieś zadania po prostu w tym momencie, czy co tu się dzieje. Tutaj się nie da przejść do tego kopania. Ja stary, wiesz co znalazłem? Sadzonki w tym i ziemię. Ziemię, czyli nie, możemy tutaj przeżyć pamięci, teraz w tym momencie. Nie wiem właśnie, czy one tu się w ogóle respią. Możemy przetestować w sumie. Czekajcie, w ogóle nie zobaczymy. Tak, to jest chyba kopczego, czekaj, no zejdziemy tutaj na dół, dobra, czekaj, chodź tutaj do Endrusu. O, jakie dziwne! Jezus, co to za chłopy są, też się do nich w ogóle nie da wejść znowu. O co tu chodzi? A, emeraldy, ale... zróbmy diamentowy kill-off, poczekaj, nie chcę drzewko. Nie, ale patrz, to się niszczy, nie. Kurde. No, nie, to się nie może tak być, czekaj, a normalny blok mogę wykopać? Nie mogę w ogóle żadnego bloku, czekaj. Jaki to jest w ogóle blok? Czekaj, bo to jest może... Zepsuty kill-off!
No i faktycznie. A spróbuj ty coś wykopać, spróbuj ty wykopać coś, bo tutaj kurde. Patrzę i się nic nie da, ty spróbuj tym twoim drewnianym. Czekaj, no już. Drewniane to tym bardziej. Nie da się. Mi się wydaje, że po prostu musimy mieć jakiś o wiele lepszy kilo, żeby móc tutaj w ogóle kopać albo cokolwiek robić. Bo teraz w tym momencie nie możemy nic, tak samo nawet ja z nim pogadać nie mogę, bo nie mogę tutaj, nie wiem, stoję w jakiejś barierze. I w ogóle chyba sobie teraz uświadomiłem? A nie, dobra, da się wyjść, okej. Już myślałem, że tam utknąłem. Dobra, jest jakiś dźwig. Tutaj jeszcze wejdziemy na dźwig, czekaj, co tutaj się w ogóle dzieje, czekaj. No nie da się tu wejść. Nie da się do tego chłopa nawet wskoczyć, kurde, ale mnie ta, denerwuje mnie ta planeta tutaj, naprawdę. Tutaj kosmici, moi drodzy, jak widzicie, porobili coś mega dziwnego, mam też nawet, patrz co mam, Paweł, ty. Mam lejek. Lek, co jest to? Po... No właśnie tam był, wiem, widziałem właśnie. Po co to w ogóle jest w tym momencie? Dobra, nie wiem, dobra, walić to, walić to. Niszczę to. Aha! Ja już go nie odzyskam! No nie! Ja wale! No teraz czemu mamy nie? Przypał. Nie wierzę. Dobra, dawaj, idziemy w którąś stronę. Poszukamy sobie tutaj, jak widzicie. Ej! Stary, mam coś! O ja! Co to jest? O Jezu Święty, co to jest? Ej, moi drodzy, ja nie wiem, czy tam warto jest w ogóle wchodzić, czy tam się coś nie stanie po prostu, no bo... To jest jakieś zejście na dół. Poczekaj, co ty gadasz? To wygląda jak jakaś komnata, to wygląda jak jakaś komnata. O Jezus Święty, jakie to będzie duże, dobra, kurde. Co to jest? Moi drodzy, to kto jeszcze nie da łapki w górę, musi zostawić łapkę w górę. Patrzcie, co się w ogóle dzieje, to jest jakaś głowa? Czekaj, co to jest? To jest głowa? Nie, czekaj, co to jest? Nie mam pojęcia. A ja, jak to jest dużo zejść w ogóle, to co się tu dzieje? Ej, stary, zniszczyłem, to jest ciemno, ej, zniszczyłem, to jest ciemno. No nie, bo to jest chyba ten, to jest po prostu lampa, nie wiem co to było, nie wiem. Mega dziwnie to wyglądało, stary, jakie to jest wielkie, co tu jest? Gdzie jest syn? Syna zapodzialiśmy. Ej, syna nie ma w ogóle, nie wiem gdzie on jest. Ej, to jest jakiś labirynt, powal. O ja, o stary, co my tu mamy? Nie, ale znaleźliśmy jakieś, czekaj, to jest drzewo emeraldów, czekaj, da się wykopać. Ej, nie mogę, czekaj, nie można tym kilofem, stary, nie można tym kilofem, czyli trzeba jakoś innym kilofem chyba. Patrz, tak samo tego bloku. Nie. Też nie mogę wykopać. Nie, nie wiem, nie wiem dlaczego. Tutaj każda rzecz się nazywa jakoś inaczej. Radioaktywność, co to jest, kurde, czekaj, jakoś to działa? Można to użyć? Ja nie mam, moi drodzy, nie. Jak macie jakieś pomysły, co my tutaj możemy zrobić, no to piszcie oczywiście w komentarzach. Czekajcie, mam tu jakąś książkę. To jest jakieś zejście, a nie, zwykłe takie małe kopalnie. Co to jest, stary, co to jest? O. Ej, stary, zobacz to, ej, to jest chyba coś, że tak trzeba to ustawić, żeby gdzieś przejść dalej. Mi się wydaje, że te wszystkie te temy... Ej, muszą... faktycznie. Jezus, stary, kurde. Dobra, dyktuj, pierwsza na prawo, Pierwsza, czekaj, jak to, tak, tak, na dół, tak, do góry, tak, na dół, tak, do góry, tak, do góry i na dół. Na dół. No to jak wszystkie są tutaj, a z drugiej strony, no, jak po są lewej, wszystkie... No, po lewej, od lewej zacznijmy, tak. Na dół, tak. Do góry. To, na no. Na dół. No. Ej, dobra, jestem, co się do góry. Stało? Tak. Na dół. Tak. Do góry. Ale nie, to czekaj, to mi jeszcze jedna tutaj została. A nie powiedziałeś mi o tej jeszcze jednej. Pokaż jeszcze mi tą książeczkę, pokaż. Kurde, to jest jakaś łamigłówka. Patrz, jeszcze raz. Na dół. No. Do góry. Tak. Na dół. Tak. Na dół. Tak. Do góry. Tak. Na dół. Tak. Do góry. Kurde, nic się nie stało chyba, czekaj. Nic nie działa. Czekaj. Nie mów tak, młody, mi się wydaje, że coś... Moi drodzy, na pewno tutaj jest jakiś sekret, tylko musimy jeszcze... Pokaż jeszcze raz tą książeczkę. Czekaj, patrzę. Daj... Tak. No powinno być tak. Wszystko, kurde. Nie, jest dobrze wszystko, jest wszystko dobrze. Kurde, no to coś, zobacz, nie wiem, czekaj. Zobacz jeszcze raz tą książeczkę. Jest wszystko git. Ta, faktycznie, no. Czekaj, no, to idzie dobrze. Tak, kurde, no to nie wiem, ej, stary, no to nie wiem, co tutaj może chodzić, czekaj, to... Nie mam pojęcia, no left, right, no to lewa, prawa. Może jest mechanizm jakiś zepsuty, właśnie może, nie wiem, może, dobra, trzeba to będzie... Ale czekaj, mamy przecież kilof, poczekaj. Gdzie by to mogło otworzyć przejście? Tu? Nie, czekaj. Tutaj nic nie ma, stary, dobra. A gdzieś na dole? Trzeba szukać. Mi się wydaje, że w ogóle gdzieś indziej. Tu jest, stary, ten mechanizm cały, pa! Bo znalazłem ten cały mechanizm, ale nie wiem, czy to coś robi w ogóle. Ale ty nie odzyskasz w ogóle tych klocków. Ale nie, ja mam takie. A, dobra, to trochę słabo wygląda. Skocz. O, jeszcze raz. No, dobra. Okej, okay, musi to tak wyglądać. No moi drodzy, nie mam pojęcia, dobra, co tutaj chodzi. Drzewko na dobra, palisz... nie mam chodzić, mamy tu nie. A tu też, nie no tutaj nie zrobić. Można też wejść nawet. Dobra, nie wiem. Dobra, a tu są jeszcze jakieś kopalnie, czekaj. Gdzie ty jesteś, młody? Gdzie ty w ogóle jesteś, młody? Gdzie? No, co? Posłuchajcie, ja sobie normalnie wychodzę stąd i zobaczę. Tak. Czy szybko, szybko. Dobra, na dworze, tak? Na dworze, dobra. Tak, co się stało? No. Ja chciałem wrócić do bazy, mhm. I się okazało, że nie mogę wrócić do bazy, bo co? Tam się podziało coś strasznego. Co ty gadasz w ogóle? Yeah. Dobra, pokaż to. Poczekaj, idę,
Idziemy. Dobra, dobra, dobra. Ale stało? Do której bazy młody? Kurde, aż tutaj muszę nie, się poprawić. Nie, poczekajcie, muszę wam coś pokazać. Jezus, o czym ty gadasz w ogóle, młody? Kurde, jaka baza? Tutaj jakaś skrzynka została zostawiona, a jej wcześniej tutaj nie było. Och, co? Skrzynka? Nie. Czekaj. Powodzenia. Co to znaczy? Ja pierdzielę, co to za jakiś starter pak? Ej, stary, dobra, bierz to. Dobra, bo ja mam wszystko. Mnie tak tutaj nic nie ma, nikogo. No właśnie, nie wiadomo. Ej, ale to jest zaklęte złote jabłko. Dobra, no, idę za tobą, no. Co? Ej, ale nie mam klaty. Ej, tu są potwory, Paweł, ej, potwory przyszły. Ej, ja nie wiem, czy to nie są mieszkańcy wioski, stary, patrz. Ile tego jest? Faktycznie. Ej, dobra, dawać, do ataku, musimy ich zabić, dawać złote jabło. Ale to są kosmici jakby, oni tak wyglądają. Dobra, jazda. Co się stało? Czekaj. To są ender... Nie! To są normalne szkielety, chwila. Nie, jakieś potężne chyba. Strażnik to jest, kurde święty, dobra. Jezus, a ja mam już mało złotego jabłka w sumie, kurde, nie wiem, czy mi się to uda. Dobra, dawać ich wszystkich, walimy. Cześć, idę ci młody pomóc. On mnie atakuje. Już, pomagam. Ale dziwny dźwięk jak się. Dobra, nie, oni mnie atakują. Ej, uderzył mnie, ej, ma mało, czekaj, ile mam HP? Nie, dobra. Jeszcze mam trochę, no, będę musiał zaraz jeść jabłuszko. Mam na szczęście te złote jeszcze mi działa, dobra, zjem jeszcze jedno, bo widzę, dobra, że tutaj się trochę przypał zaczyna robić. Okej, okay, mamy wszystko, no czyli w tym momencie, no nie wiem, o co tutaj chodzi, są jacyś strażnicy, dobra, no to chodźcie w takim razie, nie wiem, mamy jakąś skrzynkę, chodźcie, weźmiemy tam tą skrzynkę, żeby mieć jakieś... Chodźcie do środka, nie chodźcie tutaj do środka, do bazy. No, w środku znowu jest synek. Co się tutaj stało, co się dzieje tutaj? O kurde! Jezus święty, co wy tam robicie? Był ktoś tam? Nie. Czekaj, kurde, no ale tutaj nie mamy żadnej skrzynki, młody, musimy się wrócić po skrzynkę, żeby gdzieś nasze te przedmioty zatrzymać. No, bo nie mamy już, bo nie mamy... troszkę no, tego jest. Musimy... Kurde, co jest? Co on tu zaś robi? Oni się lecpią bez przerwy, widzisz to? Ej, jakoś się nie da... Kurde, ja myślałem, że już się go zabić nie da, stary, bo on był tak potężny. Ile mamy w ogóle emeraldów? Ile macie emeraldów? Macie jakieś emeraldy? Nie, no to 4 nam nie starczą, bo ja myślałem, że... Ja nie mam w ogóle, coś... właśnie. Kurde, no to musimy jakoś zdobyć jeszcze emeraldy. Dobra, gdzie jest ta skrzynka z tymi przedmiotami? To było tu. Musimy wziąć tą skrzynkę i dać sobie ją do jednego z pokoi, żeby tam, wiecie, no mielibyśmy jakieś itemy, co nie? Żeby tam jakoś przetrwać, bo... Czekaj, pokaż. O, dobra, dawaj. Tylko czy to się da w ogóle wziąć znowu, czy my znowu tego nie będziemy mogli wziąć? Proszę, weź się. Nie! Ej, mi się wydaje, że my musimy coś zrobić po prostu tutaj. Albo nie wiem, albo odblokować jakieś narzędzia, żeby w ogóle móc cokolwiek niszczyć. Bo w tym momencie ja nie wiem, no biorę kill off, niszczy się od razu, no ale no to co z tego tak naprawdę, skoro nic się w ogóle z tym nie da. Ej, stary, tam jest znowu coś! Ej, nie, czekaj, ale to trzeba zauważyć. By nic nie dało, i być nie ale dało. Ale czekaj, to może dać, tylko tu się nie da znowu, kurde, przejść. Co to, kurde, są za bariery? Czekaj, gdzieś musi być jakaś luka, czekaj. Czy tutaj gdzieś nie ma jakiejś luki? Chwila. Mam, tu jest. Masz? Pokaż. O! Czekaj, tylko tu muszę namierzyć. O, dobra, jest, nie widziałem tej luki wcześniej. Co to jest za patch? To mi się wydaje, że jest jakiś budynek? Nie, to nie jest chyba budynek, co to w ogóle jest? Czy to jest taka zwykła skała, ty? Bo ja już... Nie, górka mi już tutaj zaczyna stary walić po prostu. Walić na mózg daj, przecież to jest zwykła góra. Ale czekaj, mi się wydaje... No nie ma nic w środku, kurde, ale czemu te bloki nie wypadają? Ej, to mnie najbardziej zastanawia, dlaczego w ogóle żaden blok nie jest w stanie tutaj wypaść. To jest mega dziwne. Dobra, więc w takim razie... Ja tu nic nie widzę na horyzoncie. Ja też, no, mi się wydaje, że na razie tyle tutaj jest i po prostu musimy iść gdzieś, nie wiem, albo dalej, no albo po prostu coś szukać tutaj jeszcze, no bo może są jakieś ukryte przejścia, o których w ogóle nic nie wiemy. Także, moi drodzy, w tym odcinku dziękuję przeserdecznie za oglądanie. Subskrybujcie kanał, wbijajcie na Instagrama i widzimy się jutro o godzinie 19 na następnym odcinku. Pa, pa!